Siemaneczko, gotowce? Temat dosyć burzliwy, prawda? No bo z jednej strony ludzie chcą mieć kompy, które będą przede wszystkim gotowe do działania od razu bez żadnych problemów i nie chcą się bawić w to, żeby dobrać odpowiednie podzespoły razem ze sobą i mieć pewność, czy są w stanie złożyć je samodzielnie. No a z drugiej strony są osoby, które właśnie uwielbiają ten aspekt. Więc jeżeli należysz do pierwszej grupy, no to mam dla Ciebie dobrą wiadomość, ponieważ dzisiaj zaprezentuję Wam kompa, mianowicie Optimus Esport GB760T, dopisek CR3. Ponadto, jeżeli chciałbyś zobaczyć inne wersje tego kompa, na przykład z mocniejszym procesorem, tutaj masz przypiętą kartę. Ponadto, jeżeli masz gierkę, którą chciałbyś przetestować i zobaczyć, jak sobie poradzi z nią Optimus, daj znać w komentarzu, a ja zobaczę, co da się zrobić, ponieważ chcę, żeby te gry były w rotacji, żebym w każdym jednym filmie, gdy sprawdzam gotowca, nie sprawdzał tych samych gierek. Dobra, ale trochę się rozgadałem, więc zobaczmy, jaka jest platforma testowa dzisiaj. Zacznijmy od procesora, jakim jest 14-rdzeniowy Intel Core i5 13600KF o taktowaniu do 5,1 GHz. Wspierany jest on przez 16 GB pamięci RAM DDR4 o taktowaniu 3200 MHz Corsair Vengeance LPX. Karta graficzna to Nvidia GeForce RTX 3060, czyli karta, która w zupełności wystarczy do grania w 1080p, nawet w najnowsze tytuły, o czym przekonacie się za chwilę sami. Całość dopełniają podzespoły od Be Quiet, czyli chłodzenie Pure Rock 2 oraz zasilacz od tej samej firmy, model System Power 10 o mocy 650 W, co w zupełności wystarczy przy tej karcie graficznej, a i zostawia nam miejsce na upgrade. Dodatkowo nie musimy się przejmować miejscem na gry, ponieważ mamy tutaj na pokładzie 1 TB dysk SSD M2. Całość została umieszczona w obudowie Corsair, która zapewni optymalne temperatury pracy przy eleganckim wyglądzie. Optimus Esport GB760T jest dostępny w kilku wersjach, które różnią się chociażby procesorem i ceną, także warto patrzeć na promocje, które często się trafiają. Ponadto Optimus ma też inne promocje, w ramach której przy zakupie kompa możecie zgarnąć coś od Corsair całkowicie za darmo. Klawiaturę, myszkę, słuchawki, zależy od miesiąca, a szczegóły oczywiście znajdziesz na stronie. No, to jak znamy podzespoły, to trzeba sprawdzić, jak to będzie wyglądało w grach. Testy w grach zaczniemy od Control, w którym na najwyższych ustawieniach uzyskamy stabilne 60 FPS-ów i warto też zaznaczyć, że testy wszystkich gier będą odbywały się w 1080p. Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. Hello? Hey, excuse me. Barriera Patachop. Nasza rodzima produkcja i jeszcze przed nowym dodatkiem, czyli Cyberpunk 2077, na ustawieniach Ray Tracing Ultra to średnio 48 FPS-ów, a trzeba pamiętać, że nie włączyliśmy nawet DLSS-a. Death Stranding to gra, której wcześniej nie pokazywałem jeszcze w testach i uznałem, że trzeba to zmienić. W dziele Kojimy na maksymalnych ustawieniach na spokojnie można grać na 120 Hz monitorze, ponieważ klatki oscylują w granicach 130 FPS-ów. Fortnite, w którego ostatnio nie mam niestety czasu grać za bardzo, to około 100 klatek na sekundę przy ustawieniach, które możecie zobaczyć na ekranie. Niestety Fortnite nie jest też najlepiej zoptymalizowaną grą, także tutaj dla płynnej rozgrywki lepiej zejść trochę z ustawień.
a ostatnią gierką, która zamyka zestawienie, jest Dziedzictwo Hogwartu na presecie Ultra i Ray Tracing także na Ultra. Jeżeli chodzi o klatkaż, zbliża się do mitycznych 60 na sekundę, także śmiało możemy włączyć DLSS i grać jeszcze bardziej komfortowo. A jeżeli chodzi o cenę i dostępność, wszystkie informacje będziecie mieli oczywiście w opisie filmu. Ponadto nie zapomnij o zostawieniu suba i lajka na tym kanale, ponieważ co jakiś czas możecie zgarnąć ciekawe rzeczy całkowicie za darmo. I daj znać też koniecznie, jak podoba Ci się ten komputer i jakie gry chciałbyś w przyszłym filmie zobaczyć.